czwartek w godzinach wieczornych w Bibliotece Miejskiej odbyła się promocja tomiku wierszy Adama Żuczkowskiego pod tytułem Pisane na piasku. Ja przeniósł się do Poznania, gdzie studiował filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Nie prowadził znany w Wolsztynie księgarz i również poeta pan Lech Maruszewski. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił pan Zdzisław Barski. Naszego Adama. Jest dziś obecny jeszcze poeta. Napadła go na karku spokoju, rozbita klinem porojonych snów. Nie wychylać się, nie rozmieniać na wiatr każdy lot. Co zrobisz, dobry Boże, gdy nas już nie będzie? Co zrobisz, gdy mężczyzna zgwałci i zabije